Niemal 400 lat temu wśród gór, pagórków, we wsi i Podegrodzie niedaleko Krakowa żyła rodzina pewnego kowala. Na imię mu było Tomasz, a jego żonie Zofia. Pewnego razu Zofia, która nosiła pod swoim sercem ich ósme dziecko, wracała z targu do domu. Ponieważ musiała przeprawić się przez Dunajec, czekała na łódź. Spieszyła się, bo właśnie zanosiło się na burzę. Czarne, groźne chmury nadciągały spoza Beskidów. Ledwie łódź znalazła się pośrodku rzeki, ze zboczy górskich zerwał się silny wiatr. Fale groźnie się spiętrzyły i zaczęły rzucać łodzią jak piórkiem. Przerażona Zofia przeżegnała się, prosząc z ufnością o ocalenie swoje i dziecka mającego się niebawem urodzić. Matko Przenajświętsza, ocal moje dzieciątko! Łódź się wywróciła. Burza szybko się uspokoiła i Zofii cudem udało się wyjść na brzeg. Ocalała, a wraz z nią jej nienarodzone jeszcze dziecko. Wkrótce, 18 maja 1631 roku, urodził się chłopczyk, któremu nadano imię Janek. Cześć jej niepojętą, przybądź nam miłościwa Pani. Ojciec Janka był sławnym kowalem. Miał nadzieję, że jego najmłodszy syn kiedyś go zastąpi w tym rzemiośle. Cała kuźnia to będzie twoja. Tak ma zrobić, jak żeś teraz bił. Hej! Trzeba powiedzieć, że Janek starał się pomagać rodzicom, jak tylko umiał. Wkrótce nadszedł czas pójścia do szkoły. Niestety Janek, w przeciwieństwie do swojego starszego brata, nie zdradzał żadnych zdolności ani chęci do nauki. Nie potrafił nawet nauczyć się alfabetu. Nauczyciel powiedział, żeby się więcej w szkole nie pokazywał. Ojciec bardzo się na niego zdenerwował. O Janku, Janku, wstydu się tylko najadłem przez ciebie. Koniec szkoły. Będziesz pasać owce. Janek jednak bardzo chciał się uczyć, jak inne dzieci. Zazdrościł też swojemu starszemu bratu, który potrafił już biegle czytać, a on niczego z jego książek nie mógł zrozumieć. Tak bardzo bym chciał znów pójść z dziećmi do szkoły. Pewnego dnia postanowił więc, że poprosi Boga i Matkę Bożą o pomoc. Panie Jezu, Matko Boża, proszę Was, pomóżcie mi nauczyć się tego alfabetu. I wiecie, co się stało? Rano się budzi i zna na pamięć cały alfabet. Tak więc w tajemnicy przed rodzicami wymknął się z domu i popędził do szkoły. Pewnie się domyślacie, co się wtedy stało. Janek wyrecytował przed nauczycielem cały alfabet. A ty co tu robisz? Przecież cię wyrzuciłem. Chciałbym powiedzieć alfabet. Dobra. Zatem słucham. A, B, C, D, E, F, G, H. Wspaniale. Stoi u wody, chłodocek młody. Wkrótce z łatwością dogonił w nauce swych kolegów i bez trudu ukończył szkołę w Podegrodziu. Niestety, gdy miał 10 lat, ogarnęło go lenistwo i przestał chodzić do szkoły. I ponownie ojciec kazał mu paść owce. Musiał też pomagać rodzicom w codziennych pracach domowych.
Życie na wsi w tamtych czasach było naprawdę bardzo trudne. W domach nie było ogrzewania ani bieżącej wody. Nieliczni lekarze leczyli tylko bogatych ludzi. Nie znali też jeszcze lekarstw na większość chorób. Gdy ktoś ciężko zachorował, najczęściej umierał. Jankowi też śmierć nieraz zaglądała w oczy. Któregoś dnia chciał zobaczyć wysoko w gnieździe małe bocianki. Ciekawe, jak one wyglądają, te małe pisklaczki. Był już prawie u celu, na końcu wysokiej drabiny, gdy się zachwiał i z krzykiem runął na ziemię. Matko Boska! Janek! Au, jak boli! Po ziemi sączyła się krew z głębokiej rany. Zdawało się, że Janek umrze albo co najmniej zostanie kaleką na całe życie. Ale znowu modlitwy jego matki zostają wysłuchane. Janek w krótkim czasie całkowicie wrócił do zdrowia. Jak się niebawem przekonacie, Bóg wielokrotnie ratował go przed niechybną śmiercią. Dzięki codziennej modlitwie Janek postanowił walczyć z własnym lenistwem. Zrozumiał, że czy w szkole, czy na hali, zawsze będzie musiał pracować, więc zaczął się uczyć. Zrozumiał, że nie można tak lekkomyślnie marnować danych mu przez Boga talentów do nauki. Chciał pójść do kolejnej szkoły, do Nowego Sącza. Ojcze, matko, pozwólcie mi się uczyć w Nowym Sączu. Rodzice w końcu się zgodzili. Okazało się, że niestety jeden z nauczycieli był złym człowiekiem. Znęcał się nad Jankiem i namawiał go do złych rzeczy. Janek musiał uciekać do rodzinnego podegrodzia. Ryzykując utonięcie, nie zawahał się sam przepłynąć łodzią przez Dunajec. Muszę uciekać. Jezu, ratuj! Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament! Wypchnął łódź na zmienione fale i znowu cudownym sposobem został ocalony. Gdy ukończył 15 lat, rodzice wysłali go na dalszą naukę do szkoły aż w Jarosławiu, odległym o 170 km od domu. Wyruszył w drogę, nie zważając na śnieg czy deszcz. Tam uczył się jakiś czas, ale wkrótce okazało się, że ta szkoła już mu nie wystarcza. Chciał uczyć się w jednej z najlepszych wówczas szkół w kraju, w Kolegium Jezuitów we Lwowie. Nie było już jednak tak łatwo. Spotkał go wielki zawód. Janku, osiągnąłeś co prawda wiele, ale twoja wiedza nie jest wystarczająca, abyśmy mogli cię przyjąć. Jak popracujesz, może uda ci się za rok. Spróbuj. I co robi nasz Janek? Nie poddaje się. Jest uparty. Zostaje w mieście, by próbować sił w następnym roku. Musiał pracować, udzielając korepetycji dwóm chłopcom. Radził sobie świetnie. Był doskonałym nauczycielem. Niestety, wkrótce okazało się, że do miasta dotarła zaraza. Bardzo zakaźna, śmiertelna choroba. Pewnie się domyślacie, co się stało. Janek też się zaraził. Jego ciało pokryło się strasznymi ranami. Wyrzucono go na ulicę. Wszystko stracił. Przyjaciół, utrzymanie, zarobek, dach nad głową. Rodzina była daleko. Błąkał się ostatkiem sił po ulicach. By przeżyć, musiał żebrać. Któregoś dnia nie mógł już wstać. Wydawało się, że umrze. Ale w duszy modlił się żarliwie, bo nawet w takim opuszczeniu nie wątpił w Bożą miłość. Boże Przenajświętsze, Matko Boża, nie pozwólcie mi umrzeć. I znowu Pan Bóg zlitował się nad nim, bo nagle nad Jankiem pochylił się jakiś człowiek. Jezu słodki, chłopcze, chodź, pomogę ci wstać, nie możesz tutaj leżeć w tym śniegu. Umrzesz przecie.
Zaprowadził go do stodoły pod miastem i opiekował się nim, karmiąc go i pojąc. Nadeszło Boże Narodzenie, a Janek nadal był chory i daleko od swojej kochanej rodziny. Leżąc na sianie, słyszał z oddali śpiewanie kolęd. Parę dni później poczuł się trochę lepiej i znowu wyszedł żebrać na miasto. Niestety zasłabł tak bardzo, że padł jak nieżywy na progu czyjegoś domu. Hałas obudził ludzi. Wtedy panował zwyczaj, że w okresie Bożego Narodzenia nikomu nie odmawiano gościny. I tak Janek znalazł schronienie u pewnej rodziny, która mimo jego okropnego wyglądu i choroby przygarnęła go do siebie. W końcu na tyle wyzdrowiał, że choć nie osiągnął upragnionego celu, to przynajmniej był w stanie wrócić do swojego domu w Podegrodziu. Wkrótce chęć nauki wzięła w nim górę. Mając już teraz 18 lat, udał się do szkoły pijarów w odległym o 60 km położonym po drugiej stronie gór Podolińcu. Uczył się pilnie, ale jego radość z nauki była krótka, bo i tu dotarła śmiertelna zaraza. Szkołę zamknięto. Janek znowu znalazł się u rodziców. Jego ojciec, Tomasz, niewiele myśląc, z miejsca wysłał go do pracy. Oczywiście znowu do pasania owiec. Uparty i pełen chęci do nauki, Janek postanawia wrócić do Lwowa i jednak uczyć się w wybranej już uprzednio przez siebie szkole u ojców jezuitów. Rodzice zgodzili się i nasz Janek tym razem został przyjęty. Niestety, z powodu wojny z kozakami szkoła jezuitów została zamknięta. Kolejne niepowodzenie. Ciekawe, co byście zrobili na jego miejscu. Pewnie wielu miałoby już serdecznie dosyć takiej edukacji. Ale nie Janek. On dążył z uporem do osiągnięcia celu. Musi co prawda opuścić miasto, ale decyduje się przenieść wraz z innymi uczniami do kolegium jezuitów w Rawie Mazowieckiej, oddalonej ponad 400 km od domu rodzinnego. Pochłaniał wiedzę z wielkim zapałem, ale i tu łatwo mu nie było. Czuł się samotny. Mamo, tato, tęsknię za wami bardzo. Nie tylko samotność mu doskwierała. Zapadał często na różne choroby i parę razy niewiele go dzieliło od śmierci, a raz omal nie utopił się w Wiśle. Ale za każdym razem cudem uchodził z życiem. Bóg go ocalał, bo powołał go do ważnych zadań na ziemi. Kiedy miał 23 lata, ukończył z sukcesem studia. Jest już jak na tamte czasy bardzo dobrze wykształconym młodym człowiekiem. Nawet jeśli był synem kowala, mógł zrobić wielką karierę, objąć wysokie stanowiska w miastach lub na dworach szlacheckich. Mógł łatwo dorobić się dużego majątku. Ale nie na pieniądzach i karierze zależało Jankowi. A jak myślicie, na czym? Jeśli się nie domyślacie, to zaraz się dowiecie. Jego rodzice marzyli o tym, by ożenił się z pewną piękną panną z dobrej i bogatej rodziny. Rozterki przeżywa wielkie. Dopiero co wrócił do domu rodzinnego, za którym tak tęsknił. A może rodzice mają rację? Może powinien założyć rodzinę, robić karierę, skoro zaszedł już tak wysoko? Jak nikt inny w jego rodzinie czy w całym Podegrodziu. Janka pociągało jednak inne życie.
Pewnie już wiecie, jakie. Tak, chciał opuścić świat i poświęcić się Bogu jako zakonnik i kapłan. Postanowił wstąpić do zakonu pijarów w znanym już sobie Podolińcu. Z jednej strony w jego sercu jest żal, bo opuszcza świat, ale radość z tego, że może pójść za głosem Chrystusa, jest nieporównywalnie większa. Szedł górskimi dróżkami na drugą stronę Beskidów, wprost do znanego już sobie Podolińca. Wie z całą pewnością, że dokonał właściwego wyboru. Z determinacją przekracza progi klasztoru i rozpoczyna nowicjat. Przyjął habit i nowe imię – Stanisław od Jezusa i Maryi. Od tej pory wszyscy będą go już nazywać bratem, później zaś ojcem Stanisławem. Uczy się życia zakonnego, reguł modlitwy i pokuty. Nowicjusze musieli też pracować przy klasztornym gospodarstwie. Po pewnym czasie został wysłany do Warszawy. Było lato roku 1655. Wtedy na Polskę napadli Szwedzi. Ich protestanckie wojska zwycięsko posuwały się w głąb kraju. Niemiłosierny potop niszczył wszystko, co polskie i co katolickie. Wkrótce też i sama stolica Warszawa znalazła się w ręku najeźdźców. Zaczęły się rabunki domów, klasztorów i kościołów. Pewnego dnia Stanisław, idąc ulicą z jednym ze współbraci, został zaczepiony przez szwedzkiego żołnierza. Szwedzi w tamtych czasach nienawidzili Polaków i księży katolickich. Żołnierz zaczął na nich ze złością krzyczeć. Wyrzeknijcie się katolickiej wiary natychmiast, bo jak nie, to wam głowy poucinam. Wasza wiara jest nic nie warta. Stanisław próbował bronić Kościoła katolickiego i Matki Bożej, ale żołnierz był rozwścieczony. Wszystkich was wybijemy w pień! A masz! A masz, ty antychryście! A masz! Na te słowa jego współbrat uciekł przerażony. Natomiast Stanisław był gotów oddać życie za wiarę katolicką. Ale po raz kolejny Bóg go ocalił. Wkrótce ataki nieprzyjaciela i śmiertelne epidemie zmusiły Stanisława i innych pijarów do ucieczki na południe Polski, gdzie jako kleryk przygotowuje się do kapłaństwa. Ponieważ był bardzo zdolny i pracowity, władze zakonne powierzyły mu w Podolińcu i Rzeszowie nauczanie młodszych seminarzystów retoryki, czyli sztuki pięknego mówienia. Stanisław nawet napisał w tym celu podręcznik. Pamiętacie, jak sam parę lat wcześniej, pokonawszy tyle przeszkód i trudów, był tutaj nowicjuszem? A teraz patrzcie, będzie w tej szkole profesorem. Niebawem w marcu 1661 roku w Brzozowie koło Krosna otrzymał z rąk biskupa Stanisława Sarnowskiego święcenia kapłańskie. Z czasem został przeniesiony do Warszawy. Zaczął głosić wspaniałe, mądre kazania. W kościołach pojawiały się tłumy, by go słuchać. Wśród nich nawet sam hetman Sobieski, przyszły król Polski, pogromca Turków pod Wiedniem. I tak prosty chłopak spod Egrodzia staje w centrum zainteresowania elit duchowych i politycznych Polski. Do jego konfesjonału ustawiają się kolejki ludzi ze wszystkich warstw społecznych. Zwykłych, biednych ludzi oraz bogatych magnatów, senatorów oraz biskupów, a również nuncjusz apostolski, czyli ambasador papieża Antonio Pignatelli, który jakiś czas później sam został papieżem Innocentym XII. Może się zastanawiacie, dlaczego ojciec Stanisław stał się taki sławny? Przede wszystkim dlatego, że dużo czasu poświęcał rozmowie z Bogiem. Był bardzo pracowity i zawsze z uporem dążył do celu. Pilnie przestrzegał reguły swego zakonu, to znaczy przepisów swojego zgromadzenia, aby całkowicie należeć do Boga. Innych do tego również nakłaniał, czasami upominając, kiedy widział, że słabnie gorliwość wśród współbraci.
Niestety taka postawa im się nie podobała. Do generała zakonu w Rzymie wysłali niesłuszne oskarżenie, jakoby ojciec Stanisław chciał urządzać zakon po swojemu. Przełożony wezwał upokorzonego i oskarżonego Stanisława do siebie do Rzymu. W tamtych czasach dla ludzi biednych taka podróż była pełna trudów i niebezpieczeństw. Był narażony na napaści zbójców, choroby, głód i zmęczenie. Po kilku tygodniach, wyczerpany, dotarł w końcu do Rzymu. Mimo że był wycieńczony podróżą, musiał czekać wiele godzin na progu domu generała zakonu. Nawet chciano go uwięzić, jednak przyjął te wszystkie cierpienia z pokorą dla swego uświęcenia i chwały Bożej. Niestety w Rzymie uwierzono donosom i zakazano ojcu Stanisławowi powrotu do Polski, którą tak bardzo kochał. Został zesłany na Morawy. Przybył do klasztoru w Nikolsburgu, gdzie z dala od ojczyzny miał spędzić resztę swojego życia. Zakazano mu powrotu do Polski, ale i tym razem Bóg zainterweniował. Przełożony klasztoru uznał, że oskarżenia są nieprawdziwe. Zobaczywszy, że ojciec Stanisław jest dobrym i pobożnym zakonnikiem, udzielił mu zgody na tymczasowy wyjazd do Polski. Ojciec Stanisław przybył do Kazimierza pod Krakowem. Niestety wkrótce przyszło kolejne nieszczęście. Jego wrogowie kazali go porwać. Wywieźli go aż na Węgry. Podróż trwała kilka dni w mrozie i śniegu. Nie wiedział, co się z nim stanie, czy umrze, czy będą go torturować. Swój los po raz kolejny powierzył Bożej opatrzności. Mimo tego, że poważnie się rozchorował, został wrzucony do ciemnego i zimnego lochu, jak najgorszy przestępca. Był wycieńczony. Zdawało się, że umrze. Właśnie w tej samotności i w tym cierpieniu nagle został oświecony przez Ducha Świętego. Stanisławie, nie lękaj się. Będziesz żył. Założysz nowy zakon na cześć niepokalanego poczęcia mojej matki, Maryi. No i chyba domyślacie się już, co się później stało. Ojciec Stanisław wyzdrowiał. Mało tego, został uwolniony dzięki interwencji biskupa krakowskiego, który wierzył w jego niewinność. Ojciec Stanisław wiedział, że stoi przed nim zadanie założenia nowego zakonu, które przerastało jego ludzkie możliwości. Świadomość, że on ma być tylko narzędziem, ale tak naprawdę to Bóg będzie się nim posługiwał, dodawała mu odwagi. Za zgodą Ojca Świętego opuścił zakon pijarów i ofiarował się Panu Bogu poprzez złożenie ślubów w zakonie, który miał zamiar założyć zgodnie z natchnieniem Ducha Świętego. Musiał napisać nową regułę zakonną, znaleźć miejsce na siedzibę nowego zakonu i oczywiście poszukać do niego kandydatów. Diabeł chciał przeszkodzić mu w realizacji tego zadania, kusząc perspektywą bogactwa i władzy. Od różnych dostojników kościelnych dostawał propozycje objęcia ważnych stanowisk i zaszczytów, a mimo tego wytrwał w podjętej decyzji. Pan Bóg skierował jego kroki do Luboczy na Mazowszu, gdzie został kapelanem na dworze państwa karskich. Tutaj też dokonał się kolejny ważny etap zakładania nowego zakonu. Ojciec Stanisław przywdział biały habit na cześć niepokalanego poczęcia Matki Bożej. To miał być strój dla wszystkich zakonników
nazwanych od tej pory Marianami. Bóg obdarzył ojca Stanisława niezwykłymi darami. Kiedyś widziano go, jak zatopiony w modlitwie i kontemplacji, unosił się ponad ziemią. Innym razem, gdy syn gospodarzy ciężko zachorował i wyglądało, że niebawem umrze, wezwano go na ratunek. Gorliwie się modlił przy chorym i stał się cud. Po 2 latach ojciec Stanisław udał się do Puszczy Korabiewskiej, gdzie kilku pustelników zapragnęło wstąpić do zakonu Marianów. Jego radość była jednak krótka, gdyż po jakimś czasie wszyscy go opuścili. Został sam. Widać, diabeł chciał unicestwić Boży plan powstania zgromadzenia na cześć Matki Bożej, ale ojciec Papczyński się nie poddawał. Wkrótce rozniosła się sława o jego świętości. Zaczęli się do niego garnąć zachwyceni duchowością i misją nowego zakonu nowi współbracia. Był dla nich wzorem do naśladowania. Często nie sypiał w nocy, by leżąc krzyżem w kaplicy, oddać się głębokiej modlitwie. Wśród wielu darów, którymi Bóg obdarzył ojca Stanisława, był dar widzenia wydarzeń, które dokonywały się bardzo daleko. Na przykład w 1673 roku poproszono go, by wygłosił kazanie w jednym z okolicznych kościołów. To był czas, kiedy na Polskę napadli okrutni i niebezpieczni Turcy, a broniły naszego kraju wojska dowodzone przez bardzo dzielnego, już wam znanego, hetmana Jana Sobieskiego. W czasie kazania ojciec Stanisław miał wizję zwycięstwa odniesionego w tym samym dniu przez hetmana nad Turkami. Bitwa ta rozgrywała się pod Chocinem, setki kilometrów od kościoła, w którym ojciec Stanisław głosił kazanie. Hetman Sobieski dzięki tej bitwie został rok później wybrany na króla Polski. W tym samym czasie na Mazowszu, niedaleko Warszawy, na terenie dzisiejszej Góry Kalwarii, biskup Stefan Wierzbowski rozpoczął budowę miasta na wzór Jerozolimy z czasów Chrystusa, które nazwał Nową Jerozolimą. Wybudowano tam 34 kaplice, 7 kościołów i kaplicę Drogi Krzyżowej. Biskup zaprosił do tworzenia tego miasta również ojca Stanisława i wspólnotę księży Marian. Powierzył mu mały kościółek Wieczerzy Pańskiej na terenie bagnistym, gdzie z powodu trudnych warunków nikt nie chciał pracować. Trzeba było osuszyć grunty. Ojciec Stanisław razem ze współbraćmi wykopali wiele rowów i stawów, by woda z bagnisk odpłynęła. Pewnego dnia, kiedy miał akurat wygłosić kazanie do pielgrzymów, zebrały się burzowe chmury. Wierni zaczęli się rozpierzchać w obawie przed nawałnicą, ale w pewnym momencie usłyszeli głos ojca Stanisława. Nie bójcie się, z tej chmury ani kropla deszczu na was nie spadnie. Zostańcie posłuchać kazania. I oto stała się rzecz niesamowita. Na znak krzyża uczyniony przez ojca Papczyńskiego ta zaczęła znikać na oczach oniemiałego ze zdziwienia tłumu wiernych. Ojciec Papczyński stawał się coraz bardziej znany w całej okolicy. Był zapraszany, by głosić kazania nawet w odległych parafiach. Pomagał budować kościoły. Odwiedzał biednych i chorych w ich domach. Jego zapał, poświęcenie i wytrwałość w tej pracy, prowadzonej przeważnie wśród prostych ludzi, były godne podziwu. Tak jak za pijarskich czasów, tak i teraz, klękali przy jego konfesjonale zarówno biedni, jak i bogaci. Posiadał też dar leczenia różnych chorób. Tych, którzy przybywali do Wieczernika, błogosławił. Wielu zostało uzdrowionych. Przychodziły też do niego kobiety z chorymi niemowlętami, które zdrowiały po modlitwie ojca Stanisława. Kiedyś pewna zamożna kobieta wyrządziła Marianom krzywdę. Wkrótce potem jej córka śmiertelnie zachorowała. Kobieta zwróciła się o pomoc do ojca Papczyńskiego.
Mimo że dziewczynka zmarła, ojciec Stanisław polecił przywieźć jej ciało do kaplicy i położyć na stole upamiętniającym stół z wieczernika z Jerozolimy, by prosić Boga o cud. Tego rodzaju zdarzeniach zrobiło się głośno o ojcu Stanisławie w całej okolicy. O jego pobycie w Nowej Jerozolimie, dzisiejszej Górze Kalwarii, dowiedział się również król Jan III Sobieski, który, jak wiecie, już wcześniej jako hetman słyszał jego kazania w Warszawie, gdy ten był jeszcze pijarem. Ojciec Papczyński bywał w pałacu w Wilanowie, a król odwiedzał go w Nowej Jerozolimie. Przed wyruszeniem na wyprawy przeciw Turkom polecał się modlitwom ojca Papczyńskiego i korzystał z jego rad i spowiadał się u niego. Dlatego król był bardzo życzliwy Marianom i otoczył nowe zgromadzenie swoją opieką. Zdarzyło się też, że ojciec Stanisław towarzyszył u boku króla Jana Sobieskiego polskim wojskom w walkach przeciw Turkom i Kozakom jako kapelan. Z głębokim cierpieniem w duszy widział wtedy, jak wielu żołnierzy umiera bez sakramentów świętych. Ukazywało mu się wiele dusz poległych żołnierzy, które błagały o modlitwę. Gdy spełniał ich prośby, modląc się i odprawiając za nich msze święte, dusze te przychodziły do niego, dziękując za wybawienie. Nie dając rady sam jeden modlić się nad każdym czy wyspowiadać każdego z osobna przed śmiercią, podjął postanowienie, że jego zgromadzenie jako jedno z najważniejszych zadań będzie miało modlitwę za zmarłych. Pewnego dnia, podczas kolacji na dworze Karskich, stało się coś nadzwyczajnego. Mając oczy wzniesione w górę, znieruchomiał. Widać było, że wpadł w jakiś dziwny stan. Wstał od stołu, a nie mogąc swobodnie przecisnąć się do wyjścia, ku osłupieniu biesiadników przepłynął nad stołem, nie tykając nawet żadnego naczynia. Współbraciom zdziwionym tak szybkim powrotem z uroczystej kolacji powiedział tylko: byłem w czyśćcu. Widziałem duszę zmarłych. Bracia, módlcie się za zmarłych, bo olbrzymie męki cierpią. Szatan nie ustępował w swych wysiłkach, aby zniszczyć zakon Marianów. Na przykład chciano wyrzucić zakonników z wieczernika, albo podstępnie oczerniano ich założyciela. Ojciec Stanisław wiedział, że zakon może ochronić papież poprzez nadanie mu oficjalnej aprobaty i biorąc zgromadzenie pod swą opiekę. Będąc już w podeszłym wieku, stanął przed kolejnym trudnym wyzwaniem przekraczającym jego siły. Postanowił wyruszyć w drogę do papieża aż do Rzymu. Po drodze trudno było kupić żywność, znaleźć nocleg, a w lasach często grasowali rabusie. Na dodatek była już późna jesień, pora deszczowa. Drogi rozmokły. Ojciec Stanisław szedł uparcie naprzód. Nie cofał się przed głodem, chłodem, błotem po kostki. A wszystko po to, aby dokończyć dzieła zakładania zakonu Marianów na cześć niepokalanego poczęcia Matki Bożej. Przybył wreszcie do Rzymu.
Okazało się niestety, że papież akurat zmarł, a kolejny nie został jeszcze wybrany. Czekał bardzo długo na wybór nowego papieża, ale zabrakło mu pieniędzy na dalszy pobyt. Ponadto klimat rzymski sprawił, że podupadł na zdrowiu. Nic nie osiągnąwszy, postanowił wrócić do Polski. To była dla niego wielka próba wiary i zaufania Bogu. Przychodziły zwątpienia i pytania, czy na pewno jest to dzieło Boże, a może się myli. Kiedy udawał się na modlitwę, wracały do niego słowa usłyszane od Boga. Stanisławie, nie lękaj się, będziesz żył. Założysz nowy zakon na cześć niepokalanego poczęcia mojej matki, Maryi. Kiedy powrócił do Góry Kalwarii, dowiedział się ku swojej wielkiej radości, że nowym papieżem został kardynał Antonio Pignatelli, którego znał jeszcze z pijarskich czasów. Był jego spowiednikiem. Po jakimś czasie zakon Marianów uzyskał aprobatę papieża. To była wielka radość dla ojca Stanisława i potwierdzenie, że zakon na cześć niepokalanego poczęcia jest dziełem Pana Boga, że ma się ono rozwijać, a diabeł nie jest w stanie go zniszczyć. Ojciec Stanisław Papczyński był już bardzo chory i wkrótce zmarł. Szczęśliwy, że zbliża się do spotkania z Bogiem, oddaje mu się z ufnością. Trumna z jego ciałem spoczęła w ziemi pod drewnianą podłogą wieczernika w Nowej Jerozolimie, w którym spędził ostatnie 24 lata swojego życia. Dzisiaj miasto to nazywa się Góra Kalwaria. Wyobraźcie sobie, że moce zła bardzo chciały, by świętość ojca Stanisława nigdy nie została pokazana światu. Nawet po jego śmierci niszczyły wieczernik, jego grób oraz wszelkie ślady związane z jego życiem. Któregoś dnia kościółek omal nie spłonął. Potem w czasie, gdy nasz kraj był pod rozbiorami, car Rosji zmusił Marianów do opuszczenia tego miejsca. Aż 5 razy kościółek był skazywany na upadek, rozbiórkę lub sprzedaż. Pan Bóg jednak zawsze posyłał kogoś, kto w ostatniej chwili ratował grób świętego ojca i wieczernik. W ten sposób przetrwał on do naszych czasów. 38 lat po śmierci świętego Stanisława trumna z jego ciałem, złożona pod podłogą, została zalana wodą i zanurzała się coraz głębiej w błocie. Nikt tego nie zauważył i stał się kolejny cud. Modlący się wtedy w wieczerniku przełożony zakonu Marianów, ojciec Kazimierz Wyszyński, usłyszał głośne stukanie w podłogę i wołanie ojca Stanisława zza grobu. Wydobądź z błota moją trumnę. Ojciec Wyszyński natychmiast zareagował. I wyobraźcie sobie, że wydobyta trumna była nienaruszona, mimo wody i błota. Wybudowano wtedy sarkofag, w którym umieszczono doczesne szczątki ojca Stanisława. Liczne wojny, epidemie, trudna historia Europy i Polski w ciągu ostatnich 3 wieków sprawiły, że pamięć o ojcu Stanisławie słabła, ale na szczęście nie zgasła całkowicie. Pan Bóg wybrał ojca Stanisława, by jego świętość rozbłysła z jeszcze większą mocą dzisiaj. I oto po 300 latach cały świat dowiedział się o tym wielkim i niezwykłym człowieku z XVII wieku. Od końca XX wieku za jego przyczyną dokonują się tak wielkie cuda, że zadziwiają nie tylko zwykłych wiernych, ale także biskupów i kardynałów w Watykanie. Pierwszy znany i opisany cud miał miejsce w Ełku w 2001 roku. Przyjechałam do szpitala znowu, zrobiliśmy USG i lekarz stwierdził, że pęcherzyk obumarł, że dziecko nie żyje. Ojciec chrzestny matki był żarliwym czcicielem Stanisława Papczyńskiego. Kilkakrotnie odwiedzał wieczernik w Górze Kalwarii, gdzie usłyszał o łaskach, jakie otrzymują wierni, proszący za jego wstawiennictwem. Zachęcony, zaczął się modlić.
po kilku dniach pojechaliśmy znowu do lekarza. I lekarz zrobił nam USG. No i to było zdziwienie wielkie. Nie wiedziałam, co się dzieje. Bo lekarz przyglądał się, i powiększał to zdjęcie i na nowo sprawdzał. I mówi, że okazuje się, że żyje dziecko. Więc nie mogliśmy w to uwierzyć. Wkrótce dokonał się drugi niezwykły cud za przyczyną ojca Stanisława, również w Ełku. Byliśmy w trakcie przygotowań ślubnych. Nasz miał ślub się odbyć za 2 miesiące. Pewnego dnia podczas odwiedzin u narzeczonego źle się poczułam. Narzeczony zdecydował, aby zawieźć mnie do szpitala. Zadecydowano o zostawieniu mnie w szpitalu i tak zaczęła się moja choroba. Po kilku tygodniach intensywnej terapii pacjentka znalazła się w stanie agonalnym. Lekarze byli pewni, że dziewczyna wkrótce umrze. Były łzy, strach, bezradność. Zrozpaczona rodzina zaczęła odmawiać nowennę do ojca Stanisława o uzdrowienie konającej kobiety. Przełom w chorobie zaczął się w trakcie odmawianej nowenny. Kobieta nagle odzyskała przytomność i wróciła do zdrowia. Nie spodziewałam się czegoś tak wielkiego, może coś takiego się wydarzy w moim życiu. Te cuda były potwierdzeniem z nieba, że święty Stanisław cały czas oręduje za nami. Jego pełne trudów życie jest inspiracją dla współczesnego świata, a jego misja szerzenia czci niepokalanego poczęcia Matki Bożej jest jeszcze bardziej aktualna dziś. W 2007 roku w sanktuarium Matki Bożej w Licheniu ojciec Stanisław zostaje ogłoszony błogosławionym. W procesji idzie wraz z rodzicami wskrzeszony w łonie matki chłopiec. Żywe świadectwo niezwykłej mocy oddziaływania ojca Stanisława. W 2016 roku papież Franciszek na placu świętego Piotra w Watykanie w obecności biskupów i kardynałów i wiernych z całego świata ogłasza ojca Stanisława świętym. Ojciec Stanisław zostaje uznany jako wzór do naśladowania dla całego Kościoła katolickiego. Staje się sławnym nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Nasz święty ze szczególną mocą działa w Wieczerniku, w Górze Kalwarii na Mariankach, gdzie znajduje się jego grób. Przybywają tutaj coraz liczniej pielgrzymi. To sprawiło, że w tym kiedyś najmniejszym i najbardziej ubogim kościółku na Mazowszu, który miał nie istnieć, zostało ustanowione sanktuarium świętego. Ustanawiam sanktuarium diecezjalne świętego Stanisława Papczyńskiego. Tak działa Boża opatrzność. Ci, którzy obierają świętego ojca Stanisława Papczyńskiego jako osobistego przewodnika i opiekuna, odnajdują siłę do pokonywania trudności i rozpoczęcia nowego życia. Osoby, które doświadczają niepowodzeń, odzyskują nadzieję, że wszystko, co przeżywamy, ma jakiś cel, którego może teraz nie znamy. Chorzy, którzy nie mają już nadziei na uzdrowienie, zdrowieją lub odnajdują sens swojego cierpienia. Do świętego ojca Stanisława licznie garną się dzieci i młodzież, prosząc go o pomoc w nauce. Zostają wysłuchani i zdają egzaminy, których wcześniej nie mogli zdać. Święty ojciec Stanisław ich rozumie, ponieważ sam, jak zapewne pamiętacie, przeszedł trudną, ale zwycięską drogę do osiągnięcia wykształcenia i zrealizowania swojego życiowego powołania. Pamiętaj, również twoje klęski czy niepowodzenia Pan Bóg może przekuć na zwycięstwa.
Twoje dzisiejsze porażki mogą przynieść błogosławione owoce, jeśli je oddasz Panu Jezusowi i pozwolisz się Jemu prowadzić. Nigdy się nie poddawaj. Bądź mężny. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi. On poprowadzi cię najlepszą drogą do nieba. Na tej drodze ojciec Stanisław chce być twoim przewodnikiem i opiekunem.